ze mną na konferencji prasowej jest wiceprzewodnicząca klubu poselskiego Anna Grodzka oraz Artur Guczyński, członek Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Proszę Państwa, ostatnimi dniami, tygodniami mieliśmy do czynienia z zmożoną debatą publiczną na temat aktywności środowisk narodowych, nacjonalistycznych, środowisk faszyzujących, środowisk kibolskich, środowisk, które jednoczą się ze sobą, wychodzą na ulicę, zakłócają porządek publiczny, wchodzą na uniwersytety, zakłócają wykłady na uniwersytetach, dochodzi do przemocy fizycznej. Z ich strony dochodzi do pobić i w związku z tym nasza propozycja, apel do połączonych komisji wymienionych przeze mnie, które zajmują się lub powinny się zajmować tego typu problematyką, o takie spotkanie. Spotkanie, na które chcielibyśmy zaprosić ministra sprawiedliwości, minister sportu oraz ministra spraw wewnętrznych we współudziale z prokuratorem generalnym. Dlaczego? Dlatego, że problem jest systemowy i słusznie minister spraw wewnętrznych, pan minister Sienkiewicz twierdzi, że ten problem trzeba rozwiązać systemowo. My się z tym zgadzamy. Potrzebne są działania skoordynowane, w tym we współudziale z parlamentem. I dlatego nasza obecność, o uzasadnienie tego wniosku poproszę panią przewodniczącą i pana posła. Może pani przewodnicząca rozpocznie. Agresja jest czymś, co rzeczywiście w systemie demokratycznym nie ma prawa bytu, nie może następować. Agresja, przygotowywanie się do walki, nie wiadomo z kim, nie wiadomo o co, które ma miejsce przez wiele różnych środowisk, powoływane są, sami tak to określają, bojówki, które szykują się do jakiejś walki, to jest rzecz, która powinna absolutnie być wyeliminowana z naszego życia publicznego, dlatego że jedynym sposobem na to, żeby dojść do porozumienia, jest rozmowa i za czym nasze środowiska zdecydowanie są. Jesteśmy otwarci na dialog, ale nie na krzyk, nie na przemoc, nie na agresję, którego na przykład moje biuro i ja osobiście wielokrotnie doświadczałam. Chcę powiedzieć, że w latach 20., w latach 30. także bardzo cicho, jak gdyby ta agresja instytucjonalizowała się, stawała się czymś, co potem przybrało makabryczny rozwój sytuacji. Ja nie mówię, że ta analogia jest tutaj pełna. Być może tak nie jest, być może tak nie musi być, ale jednak jak się myśli o tym, to ta analogia pojawia się i to niebezpieczeństwo, zagrożenie staje nam przed oczami. Dlatego też prosimy, wspieramy tą prośbę, którą zacytował Robert, o zwołanie komisji, trzech komisji, tych, które tym zagadnieniem powinny się zajmować i podjęcie jakichś działań, które zmierzałyby do unormalnienia sytuacji. Dziękuję bardzo. Artur Guczyński. Drodzy Państwo, rok temu mieliśmy w naszym kraju bardzo duże święto Mistrzostwa Europy Euro 2012. To, że można się dobrze bawić na stadionach, to, że są w Polsce kibice, prawdziwi kibice pokazywały mecze podczas tego Euro, pokazują nam mecze chociażby siatkówki. No oczywiście był wyjątek związany z tym, co się stało w Warszawie podczas meczu Polska-Rosja, ale trzeba sobie jakby tutaj jasno powiedzieć, że te osoby, które brały w tym udział, to właśnie te grupy, które nie interesuje widowisko, tylko interesuje konfrontacja z kibicami przeciwnej drużyny. Sytuacja z Wrocławia, ze spotkania na uniwersytecie też pokazuje, że to są po prostu środowiska kibicowskie i tutaj powinniśmy podjąć bardzo poważne działania, żeby egzekwować kary, bo prawo jest, natomiast bardzo często sądy orzekają bardzo niskie kary, praktycznie nie są stosowane zakazy stadionowe.
Wprawdzie zakaz jest, natomiast nie są one respektowane. Dlatego też jako członek Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki popieram zwołanie tych trzech komisji. Myślę, że wprawdzie sezon się jeszcze nie zaczął, ale ważne, aby przeciwdziałać, a nie potem tylko wtedy krzyczeć, kiedy do takich sytuacji dojdzie. Mamy przykład Białegostoku, gdzie wyzywa się piłkarzy czarnoskórych własnej drużyny, gdzie się ich atakuje. Mamy przykład tutaj miejscowy Legii Warszawa, słynne uderzenie w twarz po jednym z meczów w budynku, właściwie w tunelu klubowym. Wszystko to jakoś przechodzi płazem tym ludziom. Ja myślę, że czas, żeby na stadiony, tak jak w innych krajach, przychodziły rodziny z dziećmi, żeby można było spokojnie usiąść, napić się tego przysłowiowego piwa i wiedzieć, że jest się bezpiecznym. Przyjdę z dzieckiem, dziecko obejrzy mecz, z dzieckiem wrócę do domu, wszystko skończy się dobrze w emocjach tylko i wyłącznie sportowych. Dziękuję. Dziękuję panie pośle. Apelujemy więc do rządu o zwołanie, o przedstawienie takiej informacji wysokim komisjom. Taka informacja na pewno pomoże skoordynować działania różnych urzędów. Dzisiaj zbyt często mamy takie wrażenie, że odpowiedzialne instytucje, policja, prokuratura, sądy chowają głowę w piasek. Uznają na przykład, że swastyka jest symbolem szczęścia, że hasła antysemickie są tak naprawdę jakimś pozdrowieniem, zamawianie, hajlowanie jest zamawianiem 5 piw i tak dalej. Dzisiaj potrzebna nam jest koordynacja tych działań i także dogłębna analiza tego, skąd bierze się ta przemoc. Jak przyznał pan minister Sienkiewicz, ta przemoc prawdopodobnie powiązana jest właśnie z przemocą stadionową i dlatego też współudział minister sportu, komisji sportu jest tutaj bardzo potrzebny, żebyśmy razem ponad resortowo, ponad komisyjnie zastanowili się, jak wypracować tutaj dobre rozwiązania. I w związku z tym dzisiaj składamy tę prośbę o zwołanie trzech połączonych komisji. Nie ma więcej uwag? Czy są jakieś pytania? Nie ma.